Rozwiąż równanie. 4 razy moduł x plus 10 plus 4 równa się 6 razy moduł x plus 10 plus 10. A więc to jest równanie podobne do poprzedniego. Nie wiadomo, x występuje tu wyłącznie w kombinacji moduł x plus 10. Więc może wygodnie jest, podobnie jak poprzednio, żeby się nie kłopotać na razie tym modułem, nazwać sobie moduł x plus 10 jakąś literką, powiedzmy literką, jaką literką? Może T. I teraz nasze równanie wygląda następująco. 4T plus 4 równa się 6T plus 10. I teraz co? Odejmujemy 6t od obu stron. W ten sposób po lewej stronie zostajemy z minus 2t plus 4, a po prawej zostajemy 10, zostaje nam 6t się skraca. Następny krok, odejmujemy 4. Czyli po lewej stronie zostaje nam minus 2t, po prawej zostaje nam 10 minus 4, czyli 6. I ostatni krok, dzielimy przez minus 2 i otrzymujemy t równa się 6 przez minus 2, czyli minus 3. Czyli t jest równe minus 3, czyli dostajemy równanie. T to było moduł x plus 10. Moduł x plus 10 równe minus 3. No i oczywiście, ponieważ moduł, wartość bezwzględna każdej liczby jest dodatnia lub 0, no to oczywiście to równanie nie ma rozwiązania. Nie ma takiej liczby x, która po dodaniu do niej 10 ma moduł równy minus 3. Czyli to równanie nie ma rozwiązania. Czyli równanie nie ma rozwiązań. To, a zatem również to. No, bo to było równanie, które wynikało bezpośrednio z tego równania. Równanie nie ma rozwiązań, czyli przypomnijmy sobie, że inaczej mówimy wtedy, że równanie jest sprzeczne.